Siemka Tymka, witam Was na kolejnym odcinku serii od Zera do Albańczyka. Nowy patch już jest na serwerze i w związku z tym mamy parę udogodnień, takich jak na przykład w skrzynce można filtrować. Zobaczcie, mogę sobie wpisać nazwę, czegoś co wiem, że w skrzynce jest, a nie wiem gdzie i nam się podświetla. To nie znaczy, że nie możemy wziąć tych rzeczy, które są niepodświetlone, ale już widzimy, że jak szukałem tego skina, no to tutaj siedzi sobie ten skin. Jeśli sobie szukam krówki, no to piszę sobie ox. O, jest krówka. Także pod tym względem tutaj możemy też sobie na przykład po tierach sortować. Możemy też po kategoriach, armory, czy coś innego. Także bardzo fajna sprawa. Można teraz w skrzynce filtrować sobie to, co mamy. Dzięki temu będzie nam się łatwiej wyszukiwało. A kolejną rzeczą taką, która mi się bardzo spodobała, jest kategoria każdego miasta. Teraz w Brasilien mogę sobie zobaczyć, czy mam jakieś wyspy, nie było. W Martloku, o, są. W Lymhurcie, tyle wysp. W Forcie, takie wyspy. W Karlonie, takie. I tak dalej, i tak dalej. Ulubione zostają tutaj podświetlone, można powiedzieć, że są tutaj cały czas. Takie rzeczy jak nasze prywatne wyspy są na samej górze i mają taki znaczek naszego ludzika. Tutaj mamy wyspy gildyjnej i tutaj mamy jeszcze nawet hideout na samej górze. Także pod tym względem te wyszukiwanie jest teraz mega fajne. Naprawdę mega fajne. Dużo to łatwiej, nie trzeba scrollować, to wszystko jest tak, wiecie, posegregowane. Nie trzeba wiedzieć, jak to nazwami leciało, tylko mamy to wszystko w jednym miejscu i to jest naprawdę super. To mi się podoba, ta zmiana. A jeśli chodzi o patch, bo jest, no można powiedzieć, niezbyt zmienionej formie, to nie będę tutaj wszystkiego jeszcze raz omawiał, odsyłam Was do filmiku, tutaj te karty trzeba będzie wrzucić, na którym po prostu na serwerze testowym już pokazywałem Wam, że są nowe animacje na łukach, na kurszach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie chociażby napisane, że przeróbki wizualne i audio na łukach, kuszach, kijach, buzdyganach, mieczach i zbrojach. Także możecie teraz, o, na przykład szata uczonego. Możecie sobie teraz popatrzeć, każdy ten skill, oczywiście wszystkie pokazywałem na tamtym filmiku, także możecie sobie tam spojrzeć, nie ma sensu drugi raz tego samego nagrywać. Dobra, kolejną taką zmianą tutaj macie ciekawą, umiejętności ofensywne wierzchowców nie mogą od teraz być użyte, gdy gracz jest oflagowany we frakcji, z wyjątkiem wierzchowców frakcji. Czyli generalnie, no tutaj battle mounty i tak nie można było jeździć na frakcji, ale takie rzeczy jak jaszczurka szkodnik, no właśnie, więc to już odpada. Okej, jeśli chodzi tutaj o pozostałe rzeczy, to tutaj buty, te sandały, łuski fej, takie samo, na mieczach, no na mieczach jest to, co zapowiadałem, zobaczcie. Wejdźcie sobie na miecze i tutaj mamy to, o czym mówiliśmy. Pyk. I tutaj jakiś wyższy tier. Że teraz tutaj jest zmieniony Iron Will, czyli żelazna wola jest na samym końcu od 85 levela dopiero odblokowywana. A tutaj mamy ten cyklon na pierwszym W. Całkiem spoko to powinno działać, no ale to oczywiście jest do przetestowania. No po prostu to się zamieniło z tymi miejscami tyle. Okej. Okay. Więc to już tutaj jest, tak samo na Arcanie teraz już jest ta nieprzyjemna rzecz na Great Arcanie. Zamrożenie czasu nie zamraża sojuszników, o, to jest to, nie zamraża sojuszników. A teraz jeśli ktoś was bije, bombę chce wam sprzedać na small scale czy z wizji, to już Arcanem nie uratujecie, przeciwników tak zamrozicie, ale sojuszników już nie. Czas zamrożenia wrogich graczy jest zwiększony i odporność gracza po zamrożeniu jest zmniejszona. Więc ofensywnie, wiecie, no inaczej można powiedzieć, możecie zamrozić graczy, którzy biegną na was, ale już nie uratujecie sojuszników, którzy po prostu są złapani i są lani. Także Great Arcane tutaj straszny debuff, totalny debuff. Na młotkach kuźniczych współczynniki zbroi i odporności po użyciu E zostały mocno zmniejszone, bardzo duży nerw. Na przeklętym kosturze, na demonicznym kosturze, od teraz E zużywa staki. No, to też jest gigantyczny nerw, bo był troszkę za bardzo używany.
tutaj macie tego Kersa, demoniczny, i teraz mamy napisane, że zużywa staki w momencie uderzenia. Straszne, co? A wcześniej było tak, że waliście co? I dalej jechaliście z chłopem, cały czas miał 4 staki, no już nie ma. Młotki, no ktoś nie wie, czy są młotki kuźnicze? No to macie to w młotkach, a młotki są tutaj. Młotki kuźnicze, pyk, i tutaj mamy znaczny nerf na bonusowy armor i resist. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Też były nadużywane i to dość mocno. Okej, no to coś jeszcze takiego tutaj jest? Myślę, że nie, resztę raczej już omawialiśmy. Jeśli coś przegapiłem, bo właśnie z tym Kersem na przykład się zmieniło, to możecie napisać w komentarzach. Ale tak z grubsza jak patrzyłem, to chyba wszystko jest to samo, co ostatnio omawialiśmy. Tutaj jakieś takie zmiany, typu to, co powiedziałem wam. Na wyspie właśnie te sortowanie w skrzyniach, czy ta wyszukiwarka w szybkiej podróży. Dodano opcję zawsze do okna wyskakującego trybu streamera podczas logowania. No nareszcie, bo to już było denerwujące. I tak, dane z konta Steam teraz są też ukryte. No to też o tym mówiliśmy. Tutaj dostosowane standardowe ceny srebra dla działek budowlanych w miastach, gdy te są zakupione bezpośrednio w systemie. I tutaj macie dostosowane od 5 nawet do 200 milionów. Beka trochę, nie? Dodatkowo nowe opcje personalizacji, a to nas nie interesuje. Ale to jest ciekawe. Dodatkowo jest dodany do gry samouczek na rynek i czarny rynek. O, na czarny rynek to wielu się przyda, bo do tej pory wiele osób naprawdę nie wie, jak działa ten black market w Carleonie. Może tutaj jakiś sensowny samouczek będzie i może coś z niego wyciągniecie. Mam nadzieję, moglibyśmy pójść w sumie zobaczyć. I coś jeszcze tutaj takiego? Chyba nie. Jeśli chodzi o... Tak, dodano nowe języki. Chiński tradycyjny i indonezyjski. No to akurat nas nie interesuje. Jeśli chodzi o zamkniętą betę, bo tutaj, wiecie, pojawia się coraz więcej głosów odnośnie tego. No to, słuchajcie, 20, czyli za tydzień, już się to zaczyna. I tutaj jest taka informacja o tym, że wszyscy biorący udział w beta testach otrzymają jakiś tam pakiet skóry karkanisty. No tak, widzicie, tutaj na dole to wygląda. Tak. I możesz się więc wyróżnić na obu serwerach, super. A i tak, żeby dostać dostęp do bety, trzeba wykupić sobie ten pakiet założyciela, także no. Oczywiście tam będą na tej becie takie rzeczy jak premium, punkty nauki, zmniejszona waga surowców, zwiększony progres, także podczas tej bety będzie można bardzo szybko progresować, więc ona troszkę będzie przekłamana w stosunku do tego, co będzie potem tego 20 marca, no ale już możecie tutaj sobie troszkę pobiegać, jeśli w ogóle ktoś chce się w to bawić. Zaraz wam w ogóle jeszcze pokażę ping. Tutaj właśnie chciałem tylko tą skórkę pokazać, że coś takiego w ogóle będzie, ale chodźmy na ten black market i zobaczmy, czy faktycznie coś będzie z tym na rzeczy. No bo niby samouczek jest dodany. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, tak sobie spojrzałem, nie mam kredytów. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie już można wybrać serwer wschód podczas logowania się. No i właśnie, teraz można też podejrzeć, jaki ping tam jest. Ale to zaraz. Dobra, black market. No, black market nie dał mi samouczku. Gdzieś pewnie mam już go wyłączonego. Chociaż kurczę. Notifications i teraz tak, samouczek. No właśnie. Znajdźcie teraz, gdzie to jest. Także jak ktoś będzie miał tutaj samouczek z black marketu, to napiszcie w komentarzach, czy był spoko, czy nie, bo ja go tutaj tak na szybko nie widzę. Okej, ale wiecie, jak działa black market, prawda? Tutaj system skupuje itemki, daje coraz wyższą cenę i jak nam pasuje cena, to my po prostu sprzedajemy. Z black marketu nie można kupować black market, tylko można sprzedawać. No tutaj mam na przykład łuczki jakieś. Okej, no to tych ściągam łuczki. I co? Mam łuczki w plecaku. Mogę sobie zobaczyć, po ile black market chce je kupić. Black market chce po 1600. Pasuje mi ta cena, to sprzedaję po tyle. Jak nie, to czekam, aż podniesie cenę. One się średnio tutaj sprzedają po 1750, czyli po tej cenie. Czyli jak wystawię takie łuczki za 2 silvera mniej, powiedzmy, to one się sprzedadzą. No, tutaj usunę. Okej. Ale jeszcze jedna taka rzecz, która będzie was bardzo interesować.
No, dobra, jeśli chcecie do Black Marketu jeszcze jakiś poradnik, to już dawno jest nagrany na kanale w serii od Zera do Albińczyka, także możecie sobie znaleźć. Okej. Tutaj możemy sobie zerknąć teraz, jaki ping byśmy mieli. Właśnie, jaki ping byśmy mieli? 289. No i teraz tak, ping jest, można powiedzieć, i przekłamany, i nie do końca. Dlatego, że tutaj pokazuje te 300 prawie, ale jeśli zobaczymy sobie na tym serwerze, tutaj mamy niby 148. I czy to będzie odpowiadać faktycznemu pingowi? No, tutaj mam 138. 137 i tak się miota około tych 140. Generalnie wydaje się, że ten ping, który jest pokazywany, no to widzicie, teraz jest trochę więcej, jest troszkę taki i uśredniony, i troszkę zawyżony. W sensie, jeśli macie stabilne łącze, to albo będzie wam pokazywać mniej niż mi, albo będzie pokazywać więcej, a faktycznie będziecie mieli mniej. No, teraz niby pokazuje te 156, to tak, nie wiem, czy do końca ten ping jest właściwy, bo teraz znowu, patrzcie, pokazuje mi na iście, że miałbym 216. Wcześniej coś koło 200 się kręciło, więc jeśli ktoś ma dobry internet, szybkie łącze po prostu, to jest duża szansa, że będzie nawet grywalnie na tamtym serwerze, jeśli chodzi o ping. Wiadomo, to nie będzie to, co tutaj mamy, nie będzie tych 100, 120, 140, jak tam zależnie macie, ale żeby grać, no to tak do 200, to jest tak optymalnie. W Albionie oczywiście, no takie standardy. Więc jeśli faktycznie by to się tak utrzymywało mniej więcej na poziomie tych 200, to jeszcze by się dało grać na tym serwerze. Ja będę kupował pakiet, oczywiście, żeby tam zajrzeć i poinformuję was. Będą oczywiście live'y na Twitchu, będą odcinki. Ja wam powiem po prostu, jak to u mnie wygląda. No, w tym momencie mam taki, może powiedzieć, średniawy internet. Nie są to światłowody bezprzewodowe, no. Och, straszne. Ale będę mógł wam powiedzieć mniej więcej, jak na takim średnim internecie po prostu, czy da się grać na tej Azji. Także jeśli nie jesteście jeszcze zdecydowani, a w becie, no tak naprawdę możecie sobie podejrzeć, ale tak naprawdę ona nie jest kluczowa. Kluczowe są te pierwsze dni, pierwszy miesiąc na nowym serwerze. Więc jeśli jeszcze ktoś z was nie jest zdecydowany, że chce kupić sobie tam pakiet, bądź w ogóle chcecie tylko poczekać na to free to play, to może wstrzymajcie się, zobaczcie na Twitchu u mnie albo u innych twórców, ile mają pingu. Ile mają pingu na tym serwerze i czy im tnie. I dopiero wtedy decydujcie, bo po co ładować pieniądze w ciemno? Także wiecie, jak jest. No. Dobra, to by było na tyle dzisiaj, także jest update nowy, nagrany już wcześniej, z niedużymi zmianami. Jest ta informacja o skinie, są fajne rzeczy takie jak ta skrzynka, czy wybór podróży. No i mamy już dodany serwer na wschodzie, już do wyboru podczas logowania się. I macie krótką informację odnośnie tego. Także 20 rusza beta, czyli za tydzień. No i co? Będziemy grać, no! Przecież. Trzymajcie się, do następnego.